poprzednich odcinkach Akademii Kaisa. Burci się rozwiązał. Może zrozumie wreszcie, że zrobiłbym dla niej prawie wszystko. Trochę chce mi się śmiać, a trochę mam ochotę zdezynfekować but. Chcę robić różne rzeczy, być aktorką, piosenkarką. Zawsze chciałam być w blasku reflektorów. Daję każdemu szansę walczenia o solo w turnieju regionalnym. Chloe jest następna. Spóźnia się. Nie ma wstydu. Nie mówię nikomu o swojej pracy, bo nie chcę, żeby myśleli, że nie angażujesz się w taniec. Przepraszam, musiałam coś zrobić. Przepraszasz? Może grupa A to nie jest miejsce dla ciebie? To niesprawiedliwe. Emily próbowała wziąć sprawy w swoje ręce. Tak być nie może. Jeśli opuścisz próbę, to nauczy się kroków. Nadal chcecie, żebym była waszym kapitanem? Pora, żeby ktoś tutaj wkroczył i został prawdziwym przywódcą. Musimy pokazać Katie Chrisowi, że ani chwili dłużej nie chcemy Emily i jej choreografii. Potrzebny nam nowy kapitan, ponieważ sposób, w jaki Emily traktuje ludzi, jest okropny i nie wygramy turnieju z jej choreografią. Mam pewien pomysł. Trzeba zmienić choreografię do piosenki na turniej. Żeby była bardzo dobra, żeby była lepsza. Włączymy pomysły innych. Tak, a potem pokażemy ją Kate, a jak jej się spodoba, to mianuje ciebie kapitanem. Wchodzę w to. To kiedy zaczynamy? Może najlepiej teraz? Akademia Tańca. Mamy próbę. O co znowu chodzi? Doszło do nas plotki, że ty i Chloe się nie dogadujecie. Chcieliśmy porozmawiać. Emily, wiem, że nie lubisz, kiedy Chloe się spóźnia, ale nie możesz być za ostra. Chloe jest moją przyjaciółką, ale niech przychodzi na czas. To jest grupa A. Dowiedziałaś się, jaki był powód spóźnienia? Dowiedziałabym się może, gdyby była na próbach. Czasami Emily trochę za bardzo się rządzi. Muszę ją wtedy obsztartować i przypomnieć jej na nowo, gdzie jest jej miejsce. Koniec dyskusji. Masz ją przeprosić. Koniec dyskusji? Nie przeproszę jej. Emily, jeśli nadal chcesz być kapitanem, pójdziesz i przeprosisz. Mówicie serio? Owszem, serio. Pokazałam jej, kto tu rządzi i zapowiedziałam, że jeżeli nie przeprosi Chloe, nie będzie dłużej kapitanem zespołu. Pewnie. Pójdę ją przeprosić, bo się czuję zmuszona. Nie wiem, czy Kate i Chris zdefurwali, strasząc mnie w ten sposób. Nawet jeśli tak, nie mam ochoty ryzykować. Nie chcę bronić Emily czy coś, ale nie rozumiem, dlaczego ostatnio jesteś taka rozkojarzona. To się naprawdę odbija na zespole. Nadal nie chcę powiedzieć im o pracy. Wolę po prostu zmienić temat. Giselle, nie masz przypadkiem próby za chwileczkę? Nie musisz już iść? Tak, powinnam już lecieć. Cześć wam, do zobaczenia. Nie rozumiem, dlaczego Chloe nie chce mi odpowiedzieć. Co ona ukrywa? Hej. Cześć. Chloe? Tak? Możemy chwilę porozmawiać? Jasne. Chciałam tylko szczerze cię przeprosić. Nie mogę uwierzyć, że Emily przyszła przeprosić Chloe, bo ona nigdy nikogo nie przeprosiła. To, co zrobiłam, było bardzo nieprofesjonalne i podłe. Wiesz, przepraszam. Uważam, że jesteś potrzebna w grupie A. Jesteś niesamowitą tancerką i jesteś w epaczce. Serio? Tak. Przyjmuję przeprosiny Emily, bo w końcu to wymaga dużej odwagi, żeby stanąć przed wszystkimi i przyznać się do błędu. Ani jedno słowo nie było szczere. Przeprosiłam, żeby utrzymać funkcję kapitana zespołu, która jest dla mnie cenna. Przybijesz na zgodę? Epaczkę? Chodź tutaj. Dzięki. No wiecie, odstawiam cyrk, jak mi na niej zależy, ona to łyka jak pelikan. 4, 5, 6, 7, 8 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ułożyłam nowy układ po to, żeby się pozbyć Emily. Układ, który wymyśliła Michelle, był świetny. Podobał mi się, był bardzo świeży. I podobało mi się, że Michelle jest zawsze taka wyluzowana. Wymyślaliśmy go razem we trójkę i udało się super, bo każdy miał coś do powiedzenia. Jest inny, ciekawy, oryginalny, nawet lepszy niż bym się spodziewała. Dziewczyny, proszę na parkiet.
Gdzie są Riley, James i Michelle? O, chyba widziałem ich w Studio B. Studio B, na pewno. Dobra, zaraz wracam. Poczekajcie chwilę. Kiedy usłyszałam, że trójka tancerzy jest w innym studiu, coś mnie tknęło. Co kombinują? Eldon, nie napijesz się wody? A, dzięki. Mam przeczucie, że Emily mnie zawołała, ponieważ zależy jej na mnie coraz bardziej. Słuchaj, mógłbyś mi opowiedzieć, co widziałeś, jak byłeś w studiu B? Ja tylko przychodziłem. Widziałem Jamesa, Riley i Michelle w środku. A siedzieli czy stali? Raczej stali. A w jakim układzie? Szczerze mówiąc, wątpię, żeby Eldon wiedział coś więcej. Nie ma bata, żeby mi nie wygadał tajemnicy. Przecież miałeś przyjść tutaj. Riley, James i Michelle. Kiedy Chris wchodzi do studia, myślę, że już nas nakrył. Miałam wrażenie, że serce mi stanęło. W studiu A czeka na was groba. O, mieliśmy iść do studia A. Tak. Coś mi się znowu pomieszało. Ściemniasz, to ja potrafię. Udawałem, że czekamy na niego. Spokojnie, idźcie już szybko. No już. Poczułam wielką ulgę, że jednak nas nie przyłapał. Nic nie skumał. No, dzięki Bogu jest dobrze. Witamy na zajęciach. Dziękuję, że się zjawiliście. Próba zaczęła się 5 minut temu. Stańcie na miejscach. Próbujemy. Dajcie z siebie 100%. Gotowi? Tak. Naprawdę uwielbiam choreografię Emily. Zawsze i bez względu na wszystko. Emily błyszczy i zawsze grupa wygląda świetnie. Owszem, układ jest całkiem niezły, ma swoje plusy, jest energiczny, tylko ja bym chciała czegoś więcej, więcej zajawki, więcej radości. Układ jest tylko z myślą o nim. Nie pokazuje umiejętności i pomysłów innych tancerzy. Ćwiczymy akurat do Addicted to You. Choreografia Emily jest świetna. Może mało wymagająca, bo od dawna jestem przyzwyczajony do jej pomysłów. Sam nie wiem, ale jest dobra. Uważam, że powinna się otworzyć na coś nowego. Wszyscy mamy swoje pomysły w grupie, ale ona nie słucha nikogo poza sobą. Emily mówi i tak ma być. Układ Emily nie podoba mi się. Jest mało spójny i nudny. I koniec! Nieźle. West, pamiętaj, wytrzymaj w tej ostatniej pozycji. Panowie, trochę więcej energii. Riley, James i Michelle są wyjątkowo ospali, ale zapału brakuje wszystkim. Natychmiast po próbie z Emily wracamy do studia B pracować nad układem Michelle. Raz, dwa, trzy, cztery. Tylko nie za daleko. O, tak. Tylko pamiętaj. Dobra. To ja się obrócę, jak was minę. Yo, James. Siemka, stary. Przyszedłem do studia B, bo zostawiłem tutaj skarpetki. I zobaczyłem, jak James, Riley i Michelle coś sobie ćwiczą. Co wy tutaj robicie? To powinniśmy go zaprosić, czy nie? Tak jakby chcemy ci coś pokazać. Dobra, pokażcie. Mieliśmy pokazać Westowi układ i go wtajemniczyć. Liczę, że w to wejdzie. To wszystko. Na razie tyle, na początek. I co ty na to? Żebym dobrze zrozumiał, ułożyliście ten nowy układ, pokażecie go Kate, odwołacie Emily, żeby Michelle mogła zostać nowym kapitanem? O to chodzi, dobrze kleję? Tak, właśnie. Serio? No toście wpadli, geniusze. Zaczynam się trochę martwić, kiedy czekam na reakcję Westa. Ułożyliśmy dopiero wstępną wersję kroków. Jeszcze nie mamy wprawy i nie wiedziałam, czy powie to chyba żart. A potem poleci do Emily na skargę. Jeśli Westowi się nie podoba, to już raczej koniec tego planu.
nie złych pomysłów. Może spróbujmy zrobić kilka takich, no wiecie... Ale musiałbyś nas nauczyć. Aha. Nie ma sprawy, jasne. Mega. Jestem zachwycona jego pomysłami. West w naszym zespole to najlepsze, co mogło się zdarzyć. To bardzo fajne, że Michelle pozwoliła mi coś dodać w moim stylu. Jestem przekonany, że Michelle będzie lepszym kapitanem. No i siedzę spokojnie w autobusie, a mama siedzi obok mnie. I ktoś się przepycha przez środek, patrzę w tą stronę. Potem odwracam się, a jego nie ma. Zniknął. I nie wiem, gdzie się podział. I co ja teraz zrobię? Urodziny są jutro. To było świetne. Dzięki. Jak ty to robisz? Tiffany jest cudowną aktorką. Nie miałam pojęcia, że jest taka dobra. Jaki monolog przygotowałaś? Miałam przygotować monolog? Na przesłuchanie u agenta. Nieźle wychodzą mi role dramatyczne, znam kawałki z Szekspira. Dobra, pokaż, co potrafisz. Och, być, czy też nie być, to jest pytanie. Kto postępuje godniej? Ten, kto biernie stoi pod gradem strzał losu. Nie. Po takim monologu mam ochotę zrobić to. Co? O, tak, mamy sporo pracy. No wiesz, jeśli wszyscy będą solidnie pracować, to mamy spore szanse. O tak, na 100%. Właśnie. Nie za bardzo wiem, co nas teraz łączy. Myślę, że z pewnością jesteśmy blisko. Ostatnio zaczęliśmy spędzać więcej czasu. Więc kto wie? A co u twoich braci? No wiesz, w porzo, raczej rzadko rozmawiamy. Wspólnie jemy i gramy razem w gry komputerowe. Jaki mam związek z Eldonem? Nieistniejący. Ale już go nie tępię. Nie tak jak dawniej i... Może jest to odrobinę słodki. Ale wiedział, że tam jest twój brat. Skąd? Ale po prostu wiedział, że ktoś jest w piwnicy, że gra na komputerze, a głowa mu opada do tyłu. Co ty? Aha. To niemożliwe. Grają tak długo w gry komputerowe, że potrafią zasnąć? Och, trzeba im zrobić kawał. Kiedy zobaczyłam, że Emily bierze Eldona za rękę, chciałam po prostu uciec stamtąd. Nie chciałam ich widzieć razem za nic. Masz rację, że przykro mi, że ci dwoje się tak dogadują, ale sama nie wiem czemu. Chyba zrobiło się trochę później. Emily bierze mnie za rękę, a ja czuję się taki szczęśliwy, zadowolony i zdenerwowany jednocześnie. No bo nigdy nie było między nami, no, fizycznego kontaktu. No, nigdy. Wygląda na to, że Emily w końcu się do mnie przekonuje. Co ty, będzie super. Chodzi. A jak mamy Westa, będzie mega. Oto jest super. Wiecie? Kto by w ogóle na to wpadł? No właśnie. To są chore ruchy. Nie umiem. Nie jestem podjarana. Ciekawe, co by zrobiła Emily, gdyby się dowiedziała. Poszłaby do Kate. Mnie by łeb urwała. Wszystkim by urwała. Mniejsza z tym. Powiem wam, ustaliliśmy sekretne pukanie. I'm so addicted to you, to you, to you. Żeby była jasność, kto przychodzi do studia. Proszę. Hej. Mamy coś dla ciebie. Muszę wam coś powiedzieć. Co? Zdradziłem komuś naszą tajemnicę. Co? Bardzo się boję. Komu ten West wygadał? Nie panuje nad sytuacją. Przychodzę do studia B, ponieważ wiem, że pracują nad układem. To odważny ruch, no i chcę się upewnić, czy wszyscy są świadomi, w co się pakują. Riley, Emily jest twoją siostrą. Zacznie się wojna. Dla mnie taniec jest ważniejszy niż siostra. Siostra, nie siostra, nie zasługuje, żeby być naszym kapitanem. Nie jest, raczej nas ze sobą dzieli niż łączy. Jeśli się dołączę, mam jeden warunek. A jaki? Chcę zachować solówkę. Dołączenie Daniela do naszej grupy jest super, bo przy jego technice i stylu Westa uda nam się stworzyć super układ. Dobrze, a teraz walcz. No pokaż, ktoś się na ciebie gada. Jesteś smutna. Jesteś wściekła. Jesteś zła, jesteś wredna i fontanna.
Widzę, że Stefani płacze, aż serce mi się kraje. To znaczy wiem, że chcę być aktorką i piosenkarką, ale widocznie się nie nadaje. Idzie tu, jest dobrze. Płacz, płacz. Stefani, kochana, skarbie już w porządku. Nie płacz, to znajdziemy ci agenta. Och, niepotrzebnie się aż tak przejmuję. A nie tak tylko na próbę, to w tym momencie czuję się chyba tak bardzo szczęśliwa jak nigdy w życiu. Dobra, zaimponowałaś mi. Skoro mnie nabrałaś, to przyjmą cię z otwartymi rękami. Serio? O ile się nie spóźnimy, chodźmy. Dobra, dziękuję ci bardzo. Kciuki. Na razie. A wczoraj oglądałem taki filmik na YouTubie i taki gościu używał 24 różnych akcentów. A tak, widziałem. Taki dobry? Bardzo, naprawdę. Musisz zobaczyć. To tylko z Anglii. Siedzimy tak sobie, gadamy, mówimy śmiesznym akcentem. Bo nie chcemy się wziąć za to, na co przyszła pora. Czyli ustalić, kogo teraz przyjąć do grupy. Alo, alo. Teraz brytyjsk. Mleczka do herbaty. Mogę prosić winicy? O nie, to było słabe. Byłoby nam lepiej w większej grupie. Potrzebujemy co najmniej jeszcze jednej osoby, żeby zdobyć przewagę. Tylko nie jestem pewna, kogo wybrać. Świetnie by było, gdyby Elvin dołączył, ale wątpię, żeby zrobił cokolwiek przeciwko Emily. Moglibyśmy coś zrobić w parach. Właśnie, trzech chłopaków, trzy dziewczyny, byłoby więcej możliwości. Nie Emily, Stefani. Może Chloe. Wystarczy, że wyłączy szósta osoba i styka. Tak, trzech chłopaków, trzy dziewczyny. Ja wiem jedno, to nie będzie Emily. Nie liczmy na to, że dołączy do nas, żeby się zdetronizować. Bardzo, bardzo wątpliwe. Ej, nie poszliśmy na próbę. No to szybko. Dzień dobry, mogę prosić o uwagę? Proszę. A gdzie jest cała reszta? Nie mam pewności, ale myślę, że coś się święci. Teraz zachowuję spokój, ale nie będę spuszczać ich z oka. Od układu podstawowego. Zaczynamy. Hej, please. Cześć. Mogę cię o coś spytać? Strzelaj. Wyćwiczyłam nowy krok. Fajnie. Nowy krok? Właśnie, można by go dołączyć do układu. Chcę pokazać Chrisowi nowy krok, no bo chcę, żeby wiedział on i cała grupa, że bardzo mi zależy na zespole. W momencie, kiedy robimy wykop, myślałam, że może raz, dwa, w górę. Zamiast takiego zwykłego wykopu. To bardzo dobry pomysł. Przepraszam, nie chciałam podsłuchiwać, ale jako osoba, która ułożyła układ, mogłabym to zobaczyć? Kiedy Emily zwraca się do mnie, robię się zdenerwowana, bo wiem, jaka jest Emily. Bardzo lubię oceniać. Możemy zrobić to. Hop! To bardzo fajne i świetnie wygląda, ale może dołączysz to do swojego układu, a nie do mojego. No dobra. W porządku. Myślałam, że kiedy Emily mnie przeprosiła, to będzie początek naszej nowej przyjaźni. Wydaje mi się jednak, że sprawy nigdy się nie zmienią. No dobrze, proszę, od wykopu zaczynamy! W tej chwili jest dobry moment, żeby pogadać z Chloe, bo przypuszczam, że może się czuć naprawdę okropnie. Emily znowu potraktowała ją z buta. Może dam jej teraz szansę, żeby weszła do grupy, w której będzie mogła mieć własne pomysły. Czekaj, Chloe. Tak? Możemy porozmawiać w studiu B po próbie, to ważna sprawa. Jasne. Tylko nie mów nikomu. Tajemnica. Dobra. Wszystko będzie dobrze. Prawda? Tak. Dzięki. No, wschodząca gwiazdo, co tam, jak było? Chyba w porządku. Nieważne. Och, wypadłaś fenomenalnie. Nie masz powodu do zmartwienia. Poszło super. Na pewno było świetnie. A co na próbie? Nie straciłaś niczego. Na pewno? Na 100%. Nic a nic. Przepraszam. No, co tam mówiłaś? Który monolog? Najpierw coś tam z Szekspira, a potem improwizacja i jakieś inne rzeczy. A czy... O, chodźcie. Chodź. Nie wiem, czy dobrze wypadła. Na pewno wypadłaś wspaniale. Jest telefon do ciebie. Serio? A kto kiedy to? Kiedy Kate podaje Stefanie słuchawkę, to ja ściskam kciuki, żeby to był ten telefon. Dobrze, super. Naprawdę to bardzo doceniam, dziękuję. Dobrze, nawzajem. Pa. No, i kto to? Mam agenta! Wielkie gratulacje! Kiedy odebrałam telefon i usłyszałam, że już mam agenta, poczułam się jak królowa, wprost bosko. I wiecie co? Jestem tancerką i aktorką. To, co widzę w studiu B, jest super. Po trochu z każdego tancerza z naszej grupy. Wygląda, że świetnie się bawią i nie przypomina to próby z Emily. Jestem! I co ty na to? Niesamowicie, taniec jest super. Ale po co to ćwiczycie?
pewności, czy możemy ufać Chloe w tej sprawie. Na turniej regionalny. Ach, przepraszam, co? Czy Emilia o tym wie? Niezupełnie. I chcemy, żeby tak zostało. Już teraz jestem w złych stosunkach z Emily, więc przyłączyć się do nich? Udział w ich grupie to najprawdopodobniej niedobry pomysł. Hej, wiecie, jak się wścieknie Emily, kiedy się dowie, że szykujecie układ za jej plecami? Wiecie? Czułam, że to było za wcześnie, żeby rozmawiać z Chloe. Niestety nie jestem zainteresowana. I gdybyście wiedzieli, co dla was dobre, to byście w tej chwili rozeszli się do domu. Chyba spaliliśmy cały plan. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie platformy NC Plus Studio Sonika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Antonina Kasprzak, Wojciech Szymański, Paulina Łączyńska-Pietraszko. Dźwięk i montaż Maciej Brzeziński. Kierownictwo produkcji Dorota Furtak-Masica.